Siemanko, z tej strony znowu ja, czyli Zinalina, to już kolejny. To nie jest kolejny, tylko ostatni odcinek z serii Minecraft po mojemu. Sorka, że tak mówię cichutko i w ogóle musicie sobie niestety podgłosić. Musicie sobie podgłosić głośniki, ale jestem trochę chory i nie mogę krzyczeć ani nic. Jest to ostatni odcinek, gdyż wyszedł Minecraft 1.5, a poza tym... Tak, wyszedł Minecraft 1.5, to jest raz i te wszystkie mody by nie przeszły, nie wiem, albo znajdę jakąś nową paczkę modów, które przerzucę na 1.5, albo zrobimy najnormalniejszą serię do Minecrafta 1.5. To musicie mi napisać. Tak, co tu jeszcze? Nie tylko z tego powodu, że to jest Minecraft 1.5, ale troszkę się zdenerwowałem, że raz nie zmieniałem jara z modów na normalny. Przepraszam. I niestety... na tym normalnym wszedłem na świat, a miałem laga, i całą czankę mi, tak jakby z całej szczanki mi mody pozabierało. Zrobiłem tutaj zwykłą skrzynię, super złote jabłko. Tutaj mieliśmy ten miecz z enderpearl i diaksów, ale niestety troszeczkę był niewypał i niestety tylko to udało mi się trochę odzyskać, ale potem już jest 1.5, powiedziałem nie, zrobię nowy sezon. Dobra, teraz pewnie się zastanawiacie, że Minecraft 1.5 już dawno jest, a wrzucam jeszcze z tego starego, jak jeszcze nie tego, jak jeszcze nie mówiłem, że jest 1.5, jeszcze zanim ten odcinek. Już wam mówię dlaczego. Wszystkie tamte odcinki zostały nagrane przed Minecraftem 1.5, nie będę, tamte odcinki, jak zauważyliście, nie były wrzucone codziennie, w weekendy i w środę, jak mówiłem, tylko pojawiały się praktycznie codziennie, żeby jak najszybciej je powrzucać. Żeby zacząć z wami sezon, ten najnowszy. Teraz zadanie dla was. Napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie serię z takiego Minecrafta normalnego, czy żebym jakieś mody poszukał. Tak, macie mi to napisać. Dobra, jeszcze tam jest dużo wipeoutów, bo sobie bardzo dużo chodziłem i jest dużo diaksów, tam jest nowe, to myślę, że w tym odcinku jeszcze ostatni wam mniej więcej pokażę, co tam było. Wszystkie diamenty poświęcałem, żeby enchantować. Jak zwykle enchant mi się musiał nie udać. Weźmiemy sobie... przepraszam, wszystkie itemy. Co jeszcze? A, w tych nowych właśnie znalazłem te nowe cobblestone, nowe rzeczy i tego typu rzeczy. Co my tu jeszcze możemy wziąć? No, na upartego to nic takiego nie mieliśmy dobrego. Trzy enchantowane książki. No, myślę, że możemy sobie... A, zaszalejemy, jeżeli w ogóle możemy. Weźmy sobie Fire Protection do naszej zbrojki. No, mamy jeden enchant. Fire Protection 4. Nieważne, że żelazna, ale w związku, że to jest ostatni odcinek, już mi tak nie szkoda. Mamy jeszcze jeden, to myślę, że weźmiemy sobie do spodni, bo są też bardzo dobrze. Tutaj... Tak samo Fire Protectiona. I zenchantujemy sobie jeszcze mieczyk. Fire Aspect. I nie wiem, czy to będzie działać. A, coś się stało. Ale patrzcie, level mi zabrało. Coś się psuje. Często tak mam, że wkładam, wyciągam. Level mi pociągło, jak przed chwilą było zauważalne. I w momencie, gdy wciskam E albo Escape, mi wywala. A Expa mi tak naprawdę nie ciągnie, tylko z buka. Ale dobra, nie będę się teraz nie przejmował. Pójdziemy po te diamenty, zobaczymy, ile ich już nazbieraliśmy. I niestety, koniec. Aż sam nie chcę tego kończyć, uwierzcie mi, ale niestety tak wyszło. Tutaj kopałem długi tunelik. Jak to się kolwiek mówi, nieważne. I tu trochę tych diamentów ogólnie było. Jeszcze dwa złoża wykopałem na enchant tego. Kilofów tutaj miałem niepozaznaczane, kopiemy, przepraszam za te klatki, ale nie chcę mi się już tego ogarnąć, bo to nawet jak co jest ostatni odcinek. Dobra, tu są jeszcze diamenty, pamiętam. Tutaj na prawo, tak? Bo tutaj już kupałem tunel po prostu, bo potrzebowałem 30 levelu na czat i kupałem sobie przed siebie, tak po prostu byle gdzie tunel i po 3 diamenty. I oczywiście tych diamentów specjalnie nie zbierałem, bo chciałem z wami na odcinku nazbierać. Kilof nie jest najgorszy, tu by się tylko przydał jedwabny dotyk.
oraz efektywność 5. Jeszcze raz przepraszam za klatki, sorka za mój kaszel, ale słabo ze mną, słabo. Dobra, tu jest dojście do diamentów. Tak, tutaj. O, coś... A nie, już myślałem, że nie ma. Mamy diamenty, mamy już 11 diamentów. Jakby co to nie było na X-ray, uwierzcie mi. Zresztą jak widzicie, że to wszystko jest w jaskiniach. Żebym teraz nie zwalił na tych klatkach, nie wpadę do lawy. W ogóle patrzcie, jak dziwnie było. Tam złoże diaksów, gdzie co przed chwilą wykopaliśmy. Przepraszamy za klatki, bo mnie to już denerwuje. I patrzcie, tu są diamenty. Wszystko pięknie. I od razu tutaj obok są kolejne diamenty. Od razu obok. 20 klatek, to jest blisko. Dobra. Pyk. Już zachodzimy tutaj. Ojej, jak mi się naprawdę nie chce sezon, mi się tak podobał, nie wiem czy wam. no ogólnie macie mi... Macie. Proszę was, żebyście mi pisali w komentarzach, jakiego typu chcecie serię. I takie rzeczy, bo to przyda się bardzo. Dobra, jeszcze przejdziemy się do nowych, a to są diamenty. Tak, przy nowych od razu diamentów znalazłem. Przejdziemy się tak. Wiem, że ten odcinek troszeczkę taki małotonny jest, czy jak to się mówi. Przepraszam. O, patrzcie, tam się coś wygenerowało na mapce. Aha, pamiętam. Przez cały czas, jak chodziłem do tych wszystkich wież, to... tam się budowała wioska, rozbudowała i tam zbudowała sobie farmę. Fajnie zbudowaną, przypomina bardzo piramidę. Tylko tu troszeczkę, jest troszeczkę... Kurczę, jak na modyfikację, to bardzo dobrze się buduje. Tyle powiem. Co tu wywalić? Weźmiemy złote jabłko, najwyżej dedniemy. No powiem, no naprawdę nie chcę kończyć tego sezonu, ale wyszedł Minecraft 1.5. Oto chciało mi się od razu grać, niech straciłem tyle rzeczy. Oczywiście straciłem wszystkie rzeczy z modów, tak? I zaraz później wam coś pokażę, co przetrwało tylko z tych modów. To jest jedna rzecz, która przetrwała... Nie, dwie rzeczy, które przetrwały, nie zostały zniszczone przez moją głupotę. Tak wam to powiem. Ale to na końcu odcinka się tam przejdziemy. Dobra. A, jeszcze mam dla was wiadomość, że z tej naszej wioski villagerów jakimś dziwnym... Jakoś dziwnie po prostu wszyscy villagerowie zginęli. Pewnie nie dopilnowałem, też zawiodłem, że zombie wszystko, wszystkich pozjadało. Ale niestety trzeba żyć. Damy radę. Dobra, kopiemy już naprawdę blisko, wiem, że wam może się nudzić. Już bliziutko. Powiem wam, że w ogóle znalazłem to przez przypadek, że miałem normalnego stone'a i on tak się, zresztą zobaczycie zaraz, wyróżniał lekko kontrastem czy czymś, jak to można nazwać. Leciutko się kolorem różnił, a ja mówię, nie no, to co to może być? I kopnę to i patrzę i zamiast takiej, kurczę, jeszcze miałem końcówkę w ekwipunku i... Końcówkę w ekwipunku. Nie miałem w ogóle miejsca w ekwipunku i zamiast... I kurczę, jak wam to powiedzieć? Miałem miejsce na normalnego kobla w ekwipunku, bo miałem na przykład tam chyba 14 kobla i po prostu mógł mi się dalej stakować, ale po chwili zauważyłem, że zebrałem kobla i on mi się nie chciał zastakować. Tak się wywaliłem coś i się przyjrzałem i zamiast kobla, takiego normalnego, to było takie ciemniejsze. Jest zresztą tak, jak widzieliście w ekwipunku, w skrzyni. Tak, a straciliśmy cały plecak, na którego, żeby ten plecak zrobić, dążyliśmy kilka tam odcinków, włączę. Mamy pitfula, dobrze, nie musimy się niczym martwić, tutaj oczywiście lagi, no bo czemu by nie? Sorka za lagi, o, to, przez chwilę myślałem, że to bedrock też, ale nie, no to tutaj gdzieś się obok przekopywałem z tego, co, patrzcie, ktoś tam ginie. A idź, ale mnie te lagi denerwują. No i patrzcie. Jakoś w ogóle tutaj dziwnie, patrzcie, takie jakby też jaskinie, ale inne. A gdzieś tutaj diamenty były, tutaj niżej są, możemy zejść, możemy. Są diamenty. Zbierać je, dobra, zaraz zbierzemy. Zobaczcie, to jest taki bruk jak za czasów alfy czy bety.
To jest fioletowy bruk, w ogóle wejście nowe, wszystko tak jakby. Tutaj jest coś, czego nie ogarniam, w ogóle nie wiem do czego to może służyć. Ale exp z tego leci dużo. Tutaj mamy tak samo żółte, zielone bruki i dużo tego wszystkiego. Patrzcie, coś się tu wygenerowało. A, obiecałem wam pójść z wami na lodową wieżę. Jak widzicie, no, nie wypaliło. To są te diaksy czy nowe? Diaksy, jeden diament, wiecie o co chodzi, no nie diaksy. No i co, myślę, że ja pójdę do domku i wam pokażę, co jest tą rzeczą, która jedynie przetrwała z modyfikacji, w sensie z mojej głupoty, co przetrwało. To czekajcie, widzimy się w domku. Dobra, witam was. Chciałbym wam powiedzieć, że wilka sobie jeszcze tam przed odcinkami, w momencie, gdy wszystko odzyskiwałem, wilka sobie znalazłem. No i spoczko, teraz wam pokażę jedyną rzecz, która przetrwała z modyfikacji, już mówię. Przepraszam za te lagi jeszcze raz, ale mnie już same denerwują. I to jest to ognisko oraz głowa wilka. Nie wiem, czy słyszycie, jeżeli tak, to wilk się z wami. To wilk się żegna z tym sezonem. I coś chciałem wam jeszcze powiedzieć, ale co, już nie pamiętam. A! Już wam mówiłem, że w wiosce nie ma żadnych villagerów, żeby nie było, to tutaj przejdę. Nie ma. Nie ma. Bo oni nie mogą chodzić po drabinie, z tego co wiem, to nie będę tam wchodził. I szkoda, bo miał jeden bardzo dobry oferty, że brał 14 kartek, a dostawaliśmy szmaragdę, więc myślę, że... No i niestety żaden nie przeżył. Szkoda, po prostu szkoda, tak? Okej, i ostatnią rzeczą, to gdybyście chcieli... Kurczę, w opisie będzie link do mapki. Oczywiście nie będziecie mieli takich rzeczy jak właśnie tam, piecyków takich, wilka, bo linku do modyfikacji nie daję. No, chcecie to zresztą sobie poszukajcie modyfikacji 40-modowych czy coś takiego. 16 diamentów, tutaj nie, mamy 6 bloków, bo złote jabłko chciałem uzyskać, ale mi nie wyszło, żelaza dużo nazbierałem. Tutaj już powoli brałem się za uzupełnianie. No ale trudno, no to jak mówiłem, linka do mapki macie w opisie, żebyście mogli sobie na przykład coś w podobie domek wybudować, albo ktoś naprawdę nie wie jak wybudować to czy coś, chce sobie przejrzeć wszystko, to śmiało wbijać na save'a, możecie sobie zobaczyć jak co wybudowałem, przebudować do siebie, albo po prostu pograć. No, i to będzie na tyle w tych odcinku. No i nic, trudno to. Siemanko. A, jeszcze zanim się pożegnam, powiem, że następna seria pojawi się w momencie, gdy wszystkie z tych odcinków zostaną wrzucone. I od tego odcinka, który teraz wrzucam, z miną 2-3 dni, myślę, że zaczną się pojawiać nowe odcinki, ale to tak myślę, tak? To już będą z Minecrafta 1.5. No nic, oto siemanko. Do kolejnego sezonu, sezonu drugiego na Minecrafcie 1.5. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Cześć!